Cześć, witajcie z tej strony Dendrock. Jesteśmy dzisiaj Shake. Dzień dobry. I Center. Dzień dobry. I dzisiaj Shake wchodzi na drzewo. O, patrzcie, jakie wysokie. Macie. Podcinamy, patrzcie. Tutaj o, linie energetyczne, wszystko przygotowane. Dawaj szybciej, co ty tak wolno wchodzisz? Na te drzewo. Dobra. Trzymaj się mocno. Już teraz będzie lepiej szło tam. Dawaj, dawaj. Ścinaj, ścinaj. Ubezpieczam tą twoją linkę. Dobra. Ja tu już patrzę. Ty wyżej tnij może, co? O, leci, leci. Chyba? Zawiesiło się, popchaj. Podetnij jeszcze lekko. Naradnę! Z kosa natnij. Dawaj. Leci! Leci! Uwaga! O, nic ci się nie stało? Na pogotowie dzwonię. Idę, czekaj, czekaj, idę po tutaj po telefon. Czekaj. Do środka. Kumplu! Kumplu! Halo, pogotowie? Marihuany. Halo, 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 słucham dyspozytornie. Proszę na pomoc. Tutaj taka wieś. Podać adres. Tutaj gdzie Dendrock jest taki na tej wsi. I inni. To ile jest osób poszkodowanych? Jedna. Co się stało dokładnie? No nie wiemy dokładnie. Drzewo spadło. Drzewo, kurwa. Drzewo wiózło, tak? Osobę. Jest no jedno, nie wiem, co się miał, chyba mu nic nie jest. Karetkę na miejsce. O Jezu. Ty tutaj chodź. O, chodź się położysz. No idasz, na trawę wejdź. Gdzie tutaj na ulicę? Oprę się lepiej o ten. Jedzie, zajmę, pogotowie, teraz mam przyjechać. O, jedzie, już widzę. Ale go chyba zarzuciło. Czemu tutaj jest tak jedzie, jasno? Jedzie, jedzie, jedzie! Sanitariusz. Czemu tutaj jest tak dziwnie? Dzień dobry. Witam dobry. Bardzo. Co tu się wyprawia? Co się stało? Gdzie jest ten wypadek? Tu. Szybko, szybko. O ten. Która to? O ten. Tu. Jak się pan czuje? Mówisz na poważnie, czy na żarty? Nie no. Sprawdzam, pan może oddychać, już wszystko w porządku. Tak, tylko nie rozumiem, dlaczego pan dobrze, stoi tutaj w pięciu osobach. A, prawdopodobnie szczęs mózgu, będziemy musieli pana zabrać na obserwację do szpitala do nas. Ale który to pan to prawdziwy? Bo tutaj pięciu widzę. Dobrze, że pan chociaż coś widzi. Są jakieś... Dobrze, kask uratował prawdopodobnie panu życie. Ten kask to już zniszczony, muszę kupić nowy. Idę do sklepu. Zajdź pan, ja idę do sklepu. Ja gdzie idę pan do sklepu. Idzie? Ja idę do sklepu. Pan nie może iść. Proszę tu zostać. Pan nie może. Ja idę do sklepu. Ja idę do sklepu. Proszę się udać do tymczasowego szpitala. Tutaj o. Ja idę do sklepu. Ja idę do sklepu. Ja... Czekaj. Czekaj. Zapraszam tutaj o. Panie kolego szalony. Tu jest pomieszczenie. Gotowe do operacji. W razie czego. Gdzie? O tam od daleko. O tu jest. Otwarte drzwi są. Jezu. Ale łeb napiera. Ale... To może pan tu mu coś da, jakiś lek czy coś, go wyleczy. Jezu. Dobrze, wszystko mam... w samochodzie. Okej, okay, to się może zabierzemy tutaj przy tym stoliku. Jezu. Na spokojnie. Pan Panie, chodź pan papiery tu. Wszystkie. Chodź pan tu za mną. Tu, chodź pan. O, stój tu pan. Pan ma takie klaksony widać. Dobra, to niech pan się zajmie robotą. Będzie krupuleczka, szybki zastrzyk, pan szybko do siebie dojdzie. To może przy stole. Chodź pan ze mną. Pan mnie zabierze do szpitala. Nigdzie nie będzie trzeba jechać, nie ma miejsca, wie pan. Musiał pan czekać półtora roku na przyjęcie. Już dożylnie pan dostaje. Ładnie odkazimy. O, poszło. Jak się pan teraz czuje? Panie, a jakby pan się czuł, gdy pan spadła kłoda? Zależy, pewnie wspaniale bym się czuł. To jak, lepiej już ci? Ja może... Powinno być lepiej. Pójdę do może domu. Tam jeszcze jedną dawkę doda pan mu. Ach, to mi tam... Dostanie pan podwójną dawkę teraz. I jak jest teraz?
Chyba za nie mówił. Pana, ja czuję jakbym miał trochę lepiej, powiem panu. Panie, dwie minuty, niech tylko, niech ten zacznie działać już tak 100% ten lek i będzie wszystko dobrze. Pójdzie pan do domu, wyzdrowieje. Ja tak właśnie chyba coś myślę, że pójdę do domu i może poleżę trochę w łóżku, będzie najbezpieczniej. Dobra. A wy dokończycie robotę bez mnie. Chyba tak. Okej, to dobra. Idź tam. Dobra. To wiecie co? Ja go mogę zastąpić. Dobra, to możesz nam pomóc jak chcesz. Tylko nie wiem, czy tutaj zostawisz tą na chwilę karetkę, czy gdzie tam, żeby nie na drodze. O, bo tu musimy dokończyć, te dwa drzewa ściąć. A te trzecie to już zostawimy na inny raz, bo tutaj gorsza sytuacja jest znacznie. Bo nam się tutaj przechyla ten dom. Trzeba drogę zablokować. To zablokuj drogę. A to stań może na środku i włącz te z tyłu. Osoba włączone ładnie. Czy tam palcie do zrobienia, panowie? No trzeba ściąć to, na pewno. Do końca. Już. Chodź poczekaj, może tam wezmę sobie z tego, z ulicy. O, prawie na mnie, ale widzisz, ochrona była tutaj, o. No. Barierka, prawie drugi wypadek. Czekaj, zetnę ci te gałęzie. No dawaj, dawaj gałęzie. I będziemy ładowali. I by było tutaj zaraz drugie nieszczęście. Oby nie, bądźmy no. Takiej nadziei. Ale zobacz, tutaj była barierka, bo już prawie na mnie drzewo spadło do tej pory. Choć nie wiem, czy tego nie ma już na kilka części podzielić jeszcze na dwie. Panie, nie mogę tego ciąć. O, a jednak. Dobra, elegancko jest, tylko to mi się chyba nie zmieści. A jak panu w ogóle na imię? Tomek, Tomasz. 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 To zmieści się? No chyba nie, to dawaj może tutaj jakoś tak w powietrzu. Przytniesz zaraz. No cofnij pan do tyłu trochę. Czekaj, czekaj. W powietrzu zaraz to przytniesz. Tylko czekaj, tutaj wysięgnik dam. To mocna ładowarka. O, aż na traktor prawie. Dobra, to dawaj, tnij to. Tylko jeszcze nie wiem, czy tu nie trzeba przed tym tego zamknąć, żeby to na mnie spadło zaraz. Czekaj, ja to zaraz zamknę. O, chyba się zadziała. Niżej pan da trochę. Weź spróbuj to zamknąć, bo mi się chyba to zacięło. Nie daję rady tego zamknąć. Da, tylko czekaj. Odpal może. Ewentualnie to się podzieli na takie dwie mniejsze, troszeczkę bardziej w lewo się podjedzie. Co pan tutaj robi? A podest złożyć? Złożyłem już? Nie no, podest jest, zobacz. A, podest jeszcze. No, bo to jest taki wysuwany.
Otwierać, nie trzeba skracać, szejkuś. O. Mamy coś tam jeszcze do zabrania? Tak. Jest, jest. To ile tu jest części? Jedna, dwie, trzy. Nie wiem na ile to podzieliłem, to chyba na dwie albo na trzy. I tutaj jeszcze kolejne są. Jeszcze sześć razy musisz pewnie. Ewentualnie bierz po dwie, spróbuj. Zobaczymy jaka tutaj jest moc. Tam to więcej czasu zajmie jak... Ja tą karetkę już zabiorę, bo już można przejechać. Blokuje tylko ruch. Panie, co tu dwie kierownice? Co to się stało? Wnętrze, fajne, ale... Taki nowoczesny system bezpieczeństwa, wiesz? Czekaj, tu zobacz, jak to z boku wygląda. Ja ci zaraz pokażę, czekaj. Tak jak tutaj bym wjechał. Ty zobacz. O, Mercedes! Stój, ładne stój. To sprzęty macie. Jak jedzie, szalony. Jak to wraca. O, ale mam. Nawet sobie zrobię zdjęcie. Będziemy mogli się pochwalić sąsiadom. Jakie tutaj ma nowoczesne systemy. O. Pogotowie. Zobaczmy jak to się tu rozpędza, czy to. To widzę, terenowy jest. Panie, ładne to mocne sprzęty. Mocne sprzęty macie. A tutaj po rzepaku nie jeździ, ale driftuje. Leci. Jak driftuje. Ale leci to ładnie, no, dobre sprzęty. Panie. A, lufelgi, o. Ładnie. Podatki, no wiemy na co już się wydają. Zacznij tą gałąź. Drugą gałąź. A, tutaj taka niewidzialna. Także zaraz idziemy zawieźć to. Te drewno i będzie na zimę. Nie szalej tak moją karetką, kolego. Dobra, już usiadam. A za trąb dawaj jeszcze. Pokaż jak za duże. Klaksony. O, tego to prawie nie słychać, jak to trąbi. No. Nawet nie wiem, czy to będzie nagrane słychać. Potem. Ale... Sygnały. Są! Są. Tutaj tylko z boku. Popalone to są koguty. Z jednej strony. No. Z drugiej na środku jest kawałeczek. A tak idealnie się zmieścił. No, tu też trochę drewna jest. Co tutaj chcesz ciąć? Ładnie weszło. Było wymierzone, zobacz. O. Teraz tak. Także my ci tam potem napiszemy pochwałę. To jest pogotowie. Za duże, panowie. To jest chyba na kilka części podzielone, wiesz? To jest pocięte na trzy części, panie. Tak mi się wydaje, tak, jest na trzy. Tutaj... Czekaj, gdzie to jest? Tutaj się dzieli. Gdzie ja stoję. Jest podzielone. To dawaj tam szejk, już pisz pochwałę dla niego. Dobra. Że powinien mieć awans w tym pogotowiu całym. Powolutku, jak widzicie, ale ile? Kurs na ładowarkę zrobiłem. Idzie. To jeszcze trzy części. Potem jeszcze wyślij to, dawaj. No już wysłałem. Wysłałeś? Tak, że tam jakiś awans powinien być. W tym podwyżka.
Ile należało ci się... I tak za mój awans wy zapłacicie, więc wiesz. No i tak tam wiesz, wszyscy podatki płacą. Dobra, to zaraz mnie końcówka. Poczekaj, jeszcze dwie tutaj części zostały. Trzy? Trzy. No to sporo, myślałem, że tylko dwie. A, bo to też taka mniejsza część. Jeszcze. Tak z góry bardziej łap, spróbuj to. Do przodu. Nie wiem, czy to zbierzemy, bo to takie cienkie. No, ewentualnie można zostawić, potem się to jakoś tam zwiezie. Takie malutkie. Nie wiem, czy to złapiesz tak mocno. Czy ci się uda, nie wyleci. Dobra, to zostaw to, wiesz? Jak nie da rady. O, nie da rady. Za małe, najwyżej tam potem się na samochód załaduje. I zabierzemy. Nie da rady. Nie, dobra, wrzucimy to rękami kiedy indziej. Tak, będziemy potem. Weź o ten największy, trzeba na razie. Co się stało, patrz. To tak to odrzuciłeś daleko. Tak samo, wiecie panowie. To dawaj, to bierz i będziemy ładowali. Uciekaj, o! Uciekaj, Shake. No nie mogę, musisz odjechać. O. No sorry, tutaj ci. Jechałem w to. Także dawaj. Tutaj dodasz. Jeszcze tutaj jedna część została, tak? A jest. Nawet dwie, a to jedna została. To wiesz, to najwyżej daj to pod bok. A przesuń to tutaj pod siatkę, żeby nie przeszkadzało na drodze. A my to potem już sobie ręcznie zwiedziemy, bo to nie są jakieś duże kawałki. Dobra, jeszcze kawałeczek tutaj zostało. Oho. Panie, wypadek. Co się stało? Karetka wypadła z drogi. O nie, dawaj go. Jedziemy do niego. Już. Uratujemy go. Dobra, to zostaw potem. Na razie jedziemy szybko. Bo tutaj medykiem jakiś odbiornik chyba u ciebie działa. O, ale wziął to. I wypadło. Dobra, jedziemy. Do wypadku. Mówiłem, nie ruszaj. Oj, pokaleczymy trochę to. Wychodź stąd z samochodu. No nie no. Nie tam. Wyjdziesz. A tu z tyłu co to jest? A to wycieraczka tak dziwnie wyglądała tutaj. Dobra, udało się. Oddawaj pojazd. No. A, pojechał. No pojechał. Ale go wyrzuciło. Dochował. Znowu. O nie. Ale macie nierówne te pola tu. Dobra, to ja jadę zabić te drewno. Dobra, ja się znowu muszę z nim zająć, oczywiście. Dobra, to zamieć te pojazdy. I dawaj do mnie, Shake, będziemy to potem wyładowywali, nie? Ja mam taki jeden mały mindfuck, ale te koła się kręcą jedną stronę na drugie w drugą. No
pewnie już pogiąłeś wszystko. Ty dawaj tutaj to ładowarko i dawaj. Będziemy ładowali to zaraz. Ewentualnie dobra. Zostawimy, potem się wyładuje i tyle. Musisz tu od góry. Go spokojnie. Dobra. Już, jadę. Gdzie wy jesteście? Jedziemy, spokojnie. Czemu ja słyszę cały czas syreny? Aż tutaj. Bo ten gdzieś tam obok ciebie pewnie jest. Gdzie on jest? Gdzie ty pojechałeś? A ty tu. Dobra. To zostawaj tu pojazd. Tutaj zaraz nam Tomek jeszcze przyjedzie tą ładowarkę. Ale sporo miejsca w środku jest. No no. To się chwali. Podwójna kierownica. Gdzie on tam jedzie? O, jedzie. Gdzie jedzie? A tu niżej, gdzie tak wysoko? Gdzie tak prawidłowo, ale inaczej powinieneś jest mieć te, w dół te zęby całe, nie? Nie, w dół, nie da się? W dół. O, tak, o, i powinieneś jechać tak. Tak. Prawidłowo niby. I na maksa w górę. Dzita. Choć gdybyś, nie wiem, przyszedł miał łyżkę i byś coś wystawiał, tak troszeczkę byś za szybko nie mógł szaleć. Żeby nie wywróciło. Otwórz bramę. Otwarta jest, wiesz? U ciebie jest tylko zamknięta, bo to jest niekompatybilne. Gdzie pojechałeś tym? No dobra, to tak na razie, po co my to sobie potem wyładujemy, nie? My tu porządek jeszcze musimy zrobić na tej farmie. Także tutaj dzięki za pomoc, że nam pomogłeś, tam pochwały ciebie poszła. Dzięki wielkie. A gdzie tam my dziękujemy. Dobra, także trzymaj się i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Oby nie w takich okolicznościach. No, w takich okolicznościach nie. Dobra, muszę jechać, bo mam kolejne wezwanie. Dobra, także dobra. Jedź, trzymaj się, do kolejnego. Cześć.